Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lambda. Oglądacie Call of Cthulhu, kolejny odcinek. Także po prostu skończyliśmy na tym, że udało nam się przejść przez dwóch baranów, którzy dali się nabrać na to, że pracujemy dla kat. Dlatego po prostu może zobaczmy, co nas spotkało, bo w zasadzie nie udało mi się pozostawić tam naszej postaci przez chociażby 2 sekundy, a już po prostu coś się stało, dlatego musiałem to spauzować. Może sami zobaczcie, kto przyszedł. Tak, to jest nasza kat i od razu już się pyta, co tutaj robimy? Przepuść This mnie. muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Wow! Wow, 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 wow! Ja nie mogę nic robić! Po jajach, nie! Get this Joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. You piece of shit! Tak nie wolno! I'm getting careless. Brzydko! I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Okej, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Aha, tutaj dobrze. No okej, zobaczmy, co my tu mamy. Panie władzo! You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Get inside. Aha, czyli dalej mamy tam wejść. No, to jest to gówno. Może się odblokowało. Prawda? Nie. No dobra. Nie wiem, może tamci? Spróbujemy przedostać się z powrotem do tamtych frajerów. Nie, wiecie co? Przeglądałem ostatnio książkę z Cthulhu i tam nie ma za dużo o tym. Yes! You shysters! Brakowało mi tego. Sup, gentlemen? What's with you wandering around? Oh, shit. I bid you, gentlemen. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. No tak, ale gdzie jest ten another way? Jakoś nie mogę znaleźć tego. Może ktoś w tawernie jest w stanie mi odpowiedzieć na chociaż jedno pytanie. Prohibition. Another break? One of those yes. sailors came looking for. Hey, Mitchell, a drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah, aching guts. I've got them too, but you don't hear me whining like a pooch who's lost Seriously? Its leash. You didn't back down.
something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Skłamać czy powiedzieć prawdę? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby powiedzieć prawdę pierwszej lepszej osobie, zwłaszcza jeżeli ta osoba kopie cię po jajach. I'm fascinated by the history of the whaling station. Ha! You certainly don't lack style. But enough of the jokes. You reek of private eye. Who did you come for? The Hawkins family. Now why doesn't that surprise me? A little advice, though. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. No, przecież to zrobiłem. I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. Mitchell? Who the fuck is Mitchell? Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families? They were here long before us. And they'll be here long after we are gone. The old families? The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. Czy to zabrzmiało jak groźba? I need to get to this warehouse. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Co to miało znaczyć? Are you pulling my leg? Nie, w żadnym wypadku. Zostawiam twoją nogę w spokoju. Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? No. Do I have a choice? Oh, we always have one, detective. No, oczywiście, że zawsze mamy. Follow me. Nobody questions your authority. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. A, domyślam się, że ona jakby tutaj zarządza tą prohibicją. Ale poczuję się po prostu jak łamaga jakaś. Idę za panią! O, i oni to usłyszeli. Ej, on idzie ze mną! Co ona powiedziała? Już chciałem powiedzieć, ale fajny rower. Please.
That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Okej. No dobra, sprawdźmy, co z takim razie czuje się z tym głównym. A co ty myślałeś, że zapuszczono... What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Co to jest, zimno? Aha, no tak, słyszałem gdzieś o tym, że on ma po prostu jakąś taką moc rekonstruowania wydarzeń. Coś jak w Hannibal. Pamiętacie? No dobra. Tylko, że on wtedy był tam oczami zabójcy. Nie jestem pewien, czy ja jestem oczami zabójcy. Can't sleep. I know how that feels. No tak, on też miał podobną buteleczkę u siebie w biurze. Wow! It smells as bad as it looks. What? No to już wiem, co tak śmierdzi. Okultyzm. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Wow, wow. Close enough. Close enough. Okay. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Nie widzę. Chociaż nie, oni są jakby tak, nie wiem... To wygląda jakby... jakieś zdjęcie podczas... ślubu? Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? News clipping... fajne, fajne. A, czyli po to mamy te wszystkie... No, ktoś przysadził... Ktoś tu ewidentnie przesadza z przemocą. No dobra, gra jakby tak pokazuje mi, że lepiej już wyjść z tego trybu, ale... Bardzo mi się to podoba. Medicine. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Czpuny! Cholera. Ktoś powiedział po prostu pytanie, które, na które ewidentnie się zastanawia. A człowiek rozpieprzony po prostu jednym słowem. To chyba wszystko. Dobra. I got enough. Na J mamy diary. A, tu są te. Czyli w zasadzie przed chwilą zobaczyliśmy mniej więcej po jaką cholerę nam to wszystko. I w zasadzie dużo było psychologii. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie będzie to dobrym pomysłem. Chociaż w przypadku Eloquence też mamy dosyć nieźle. No nie wiem, albo jedno, albo drugie. To wiecie co, najpierw zrobimy ten Eloquence. Shit. Albo na razie zostawmy. I zrobimy tam psychologię. Okej, okay, akurat się zgadza. Enter. Będziemy mogli bardziej myśleć jak zabójca. Talk to Bradley. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? Yo, don't move! The Hawkins case has been wound up. Let the dead rest in peace.
Ale przecież on już mógł spokojnie stamtąd wyjść. 10 razy. Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd crime like to go scene. Into the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Wow, no dobra, Ida. Would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Siema. This case has Kat, nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far? To podo mnie? Mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Whoa! That's the Hawkins Mansion. Come on, we got some driving to do. Ktoś lubi sobie spać na uboczu. Garden of the Hawkins Mansion. Pierce managed to get into the warehouse, the place to... Food be abandoned. Revive some surprises. No okej, okay, czyli wymieniamy tutaj wszystko to, co było w środku. No a teraz oczywiście oficer policji is willing to drive the detective to the Hawkins Mansion. No okej, okay, chyba nie muszę tłumaczyć, że po prostu tam jedziemy, nie? Ale póki co spoko, podoba mi się. Jest okej. Okay. W sumie nie wiem, nie pamiętam chyba, czy udało mi się przejść, czy nie udało mi się przejść poprzednią część, ale... Ale wiem na pewno, że próbowałem. Okay. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Winchester? Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's... Not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Tylko w zasadzie czego ja mam też się spodziewać, nie wiem. No. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man. Czy ktoś tam mieszka?
A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go, right? No, trochę w sumie ma rację. You're the one who looked after the... Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? No właśnie. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire is quickly contained. Uh-huh. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Nie, to chyba wszystko. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. No, okay. Why not? You can help. Right. Let's go. Yeah. It's pretty goddamn big. Założy się, że tutaj reszta gry będzie spoczywać. Idziesz? Idziesz. Co my tu mamy? Okej. A, to wszystko tłumaczy. Aha, nie no, przecież mam sens za paniczkę, nie? Goddammit. To na pewno Simon Hawking. Poor kid. Oh shit, okej. Czyli tutaj mamy dziecko. A tutaj mamy rozbity wazon. Charles. Charles? Yes. Someone must really hate Charles Hawkins. No, chciałem to właśnie powiedzieć. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say it's pretty gloomy. So, detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone... The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Coś tutaj mi mówi, że nasz oficer Bradley nie jest jakby tak neutralny względem Sary. Może to być po prostu, nie wiem, jakaś podpucha, albo faktycznie może być jakaś wskazówka. W końcu jesteśmy prywatnym detektywem, do jasnej cholery. Idziesz? Dobra, jemu należy się minuta, niech będzie. A my pójdźmy tropem w górę! Co się stało? This entrance is still in use.
Whoa! Coś te filmiki mi się nie wchodzą. Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Put down the axe, and I'll forget that you threatened a cop. Show your badge, cop, and then we can talk. You don't need to see my badge. You're a bad liar, city boy. For the last time, tell me why you're here. And no baloney! The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Hey! Just and Fryer, Bradley! You tak. Still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. No. She cared for jestem ciekaw, kim on jest dla nich. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Jak każdy. Here. Take the key and do what you have to do. Go on then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Spokojnie, jakie życie czasami bywa przewrotne. W jednej sekundzie grozisz komuś, że go zabijesz toporkiem, a w drugiej chwili dajesz mu klucz. I on robi co tylko chce. No, dzięki, że mnie ze... Shall we enter? What now? Dzięki, naprawdę jesteś mega pomocny. Going! Let's take a look inside. I'm with you. Idzie, ja wiecie. A, nie mogę z tej gry. No dobra, zobaczymy, co w takim razie kryje ta posiadłość. Price and Officer Bradley explore the garden of the Hawking Mansion. The family lies in the graveyard of the property, guarded by Silas Winchester. Silas! Shit. The old caretaker. Aha, czyli to jest taki odwierny, można powiedzieć. Still faithful to his employee. Keeps watch on the place, armed with his axe. Peace and Bradley manage to claim his down, him down, and finally get to the key to the Hawkins mansion and enter the building looking for the scene of the fire. Are we there yet? Enter madness. I know the place. No, nie wątpię. Who left this light on? No nie wiem, może Silas Winchester, bo tu był. Ha. Huh. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Ah, okay, okay, dobra, dobra. Hannibal mode. Albo Sherlock Holmes mode. Dobra, co my tu mamy? Medicine. What kind of meat is this?
Nie mam pojęcia, naprawdę. Ale to ma dziwne oczy. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Ale widać furiat. Tak, widać to w jego oczach, widać. Okej, okay, tutaj kto siedział? Nie wiem. Na kogo on się tak wścieka? Chyba nie na to mięso. No, tu nic nie ma, tu też nic nie ma. Tutaj też w ogóle nic nie ma. Tu też, tu też. Tu też i co? I w zasadzie wlazłem sobie w tryb, a nie jest. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Aha, okej. Okay. Czyli on sobie to rozpieprzył, ten się wkurzył. I jeszcze powinna być mamusia, która próbuje załagodzić sytuację. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. Ja powinienem być tam detektywem. Dobra, wszystko. Hey Pierce, daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Okay, lead on. Let's see if I can find something the cops missed. But it was already too late for the Hawkins. Już zakładasz, że coś przeoczyli? Alrighty then. Dobra. Co my tu mamy? Tutaj wygląda jakby prosty część tułowia dolnego oraz trochę nóg. Nie wiem, czy dobrze widzę. The child's corpse left a trace. Where are the others? Mhm. Czy w tym trybie mogę włączyć światło? Nie mogę. They had a fight. Why? Aha, tu są, dobra. No, bo zupa była zasłoną. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? No tak, bo przecież ją przewrócił. To czasami buty się gubią. Butelka. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Of course, zawsze tak to się zaczyna. A, niczym mnie tutaj nie zaskoczyli. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Może ma jakąś specjalną moc? Ciekawe, co Bradley na to powie. Did it stop at the time of the fire? Godzina 10. Okej, okay, może to będzie jakaś wskazówka. Spróbujmy ją zapamiętać. Jeżeli coś skojarzy nam się z czasem, niech to będzie godzina 10. Did someone escape the fire? Nagła laska. Albo prawie. Oh my god, czy tu doszło do gwałtu? Chyba wszystko, nie? Blood. So, detective, what do you make of it? Możemy I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? No dobra, powiedzmy, że I think the Hawkins couple got into a fight.
You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. A, spokojnie, będzie dobrze. Cóż to? History of Medicine. Taka książka powinna nam dawać trochę więcej, jakby tak, nie wiem. No i widzicie. I bardzo dobrze, tak powinno być. Ale ta gra czerpie po prostu inspirację z innych. These bandages are covered in dried blood. But whose? Ale bardzo cieszy to. Naprawdę bardzo cieszy. A ty do kogo mówisz? What? Wow. Look at that. Jego ewidentnie po prostu interesują te obrazy. Ciekawe dlaczego. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. This place was falling apart long before the fire. No tak, ale te drewienka nie są zbytnio spalone. Oho. Co tutaj mamy? Moby Dick. Melville's classic. Yeah. The epic battle between man and whale. No, to prawda. Mandatory reading for any whaler, I guess. No dobra, okej, czyli w zasadzie mamy tutaj już połączenie dwóch literatur. Dwojakiej literatury. Z tego co pamiętam, to chyba. Oh my god. Call of Cthulhu zostało wydane w latach 20. One of Sarah Hawkins' paintings. 29 albo 28. Ale... No tak, wszędzie mamy te pieprzone obrazy, i w zasadzie coś mi się wydaje, że ten nasz oficerek. Znaczy, że jemu. Najbardziej o to chodzi. Żeby dlatego tu się wybrał z nami? 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. No to dokładnie. Już mamy trzecią. Jeszcze mi podwodne żeglugi, świetnie. No, a tu Dark co mamy? Water history. No, nic nadzwyczajnego. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. No dalej, jeszcze tylko Lovecrafta brakuje. Proszę. Oh. Czyli światełka działają. Żary odporne. Ej, a gdzie jest ten frajer?
god. Dobra, 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 już nie musisz przecież nam. Nie zbaję, tak? Okej, dobra, i tak musisz. Locked. How this is possible? What will her room reveal about her? No dobra, to sprawdźmy w takim razie. Wszyscy mają jakieś popity do przed snem. Czyżby tu wszyscy cierpieli na bezsenność? Ha? Okej. Może tym razem ci się uda. O! Yes! This is perfect. Oh my god! Oh my god! Co tu się stało? Ktoś tu praktykował czarną magię. Dlaczego to mnie nie dziwi? Dlaczego w takim... This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Aha, czyli w zasadzie one nie były takie, takie po prostu z dupy te malowidła. One były wystawione na sprzedaż. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. No właśnie. Why? I tutaj już chyba też zaczynała coś malować. No. Despite what happened, they seem to have loved each other. Fate brought us together, and forever I will. Loved each other? Nie, 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 nie. Fate brought us together and forever. It will bind us? Bind us? O, co to było? Hej! Nie ma nikogo. Oh my god. Co tu się stało? Nie, to zamknięte. Nie wiem dlaczego. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Very dear Sarah. Bla 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 bla. Affectionately yours, Maximilian L. Dlaczego tutaj nie mogę wejść w ten tryb Hannibala? No to nie. Czy coś jeszcze jest tutaj czego, co przegapiłem? Jeszcze wyżej? Pięknie. This door is locked. No tak. Oczywiście, że jest zamknięte. O kurde. To mimo, że nie jest zamknięte, to i tak nie mogę wejść. Gdzie tu logika? Mogę tak sobie zejść? Nie. Dobrze, już dobrze, no wyłącz sobie. Stąd wróciliśmy, okej, okay. Czyli w zasadzie tutaj chyba za dużo nie było. Tutaj była, tak, tu były te wszystkie książki. A to chyba wszystko. Czekaj. This place was falling apart long before the fire. Ja pierdzielę. No, frajer.
We should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. I co to wszystko, co chciałeś mi powiedzieć? Mogę zejść. No niby tutaj jest tylko to takie przejście. Tutaj to przejście otwarliśmy. Czy jest? Tak. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Ale o tym się już dowiemy w następnym odcinku. To była gra Call of Cthulhu, drugi odcinek. No i oczywiście będziemy grać w następny. Nie wiem jeszcze w jakim rytmie będziemy podążać. Czy to będzie jeden odcinek na jeden tydzień, czy dwa, czy siedem. Ale w każdym razie na pewno będziecie mogli się go doczekać. Na chwilę obecną ja bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa!